Przechodzimy do kolejnego punktu, to jest sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji. Pana Przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Szanowni Państwo, Komisja Edukacji zebrała się dopiero w ostatni piątek, to znaczy października, a to dlatego, że czekaliśmy, nie mogliśmy doczekać, aż łaskawie ZEO dostarczy nam wycenę potrzeb remontowych z placówek, które ZEO obsługuje. W końcu doczekaliśmy się, ale oczywiście, jak Państwo się domyślacie, nie wierzyłem temu, co ZEO robi. To jest kolejna instytucja, która nie jest w stanie pracować tak, jak należy. Mianowicie po otrzymaniu zestawu kwot odzwoniłem dyrektorów szkół, przedszkoli i gimnazjów, którzy wpadli w niesamowitą panikę, ponieważ widząc wycenę, jaką ZEO proponuje dla nich na wykonanie prostych prac, tak niebotyczną i przeszacowaną, natychmiast dzwonili do ZEO, do tej komórki, która zajmuje się remontami, i okazało się, że te wszystkie dane, które tutaj przedstawiają, są całkowicie niemiarodajne, wzięte z kosmosu. Także to nam zajęło tyle czasu, że tak naprawdę już na nic oprócz zestawienia, które Państwu przedstawię w postaci projektu uchwały, na nic nie było więcej czasu i komisja się zajmowała przez godzinę. Także to jest całe sprawozdanie. Szanowni Panowie, czy są jakieś pytania związane z działalnością Komisji Edukacji? W związku z tym przechodzimy do tego projektu uchwały, który przyjęliśmy na w tym punkcie, przyjęliśmy do porządku obrad. W punkcie pierwszym, tak jak Państwu mówiłem, do tego projektu został także dołączony wniosek o odstąpienie od wymogów określonych w paragrafie 19 ust. 4 regulaminu obrad. Ze względu na te perturbacje, o których mówił Pan Przewodniczący, zachowanie tego wymogu 10-dniowego nie było możliwe w przypadku tego projektu. W związku z tym ja poddam ten wniosek pod głosowanie, po czym, jeżeli będzie taka wola Państwa radnych, a też o to bym prosił, bo jest termin określony w procedurze na podjęcie uchwały w tej sprawie. Wtedy Pan Przewodniczący zreferuje i przedstawi nam szczegółowo projekt. Nie, przy sprawie tego wniosku, ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, nie słyszę. W takim razie przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o odstąpienie od wymogu określonego w paragrafie 19 ust. 4 przy procedowaniu powyższego projektu uchwały. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Widzę. W takim razie proszę Pana Przewodniczącego o przedstawienie projektu uchwały. Przepraszam, ale teraz. Ale to teraz, no nie, ale to teraz Pan Przewodniczący przedstawia. Chciałam zaproponować przerweczkę, żeby zdążyć coś celować. Wiecie Państwo, no to wniosek formalny się pojawił. Głos za wnioskiem jest jakiś? Wszyscy są. A nie, głos za to, bo to ktoś mówi, że jest za. Jestem za, jak Pani Radny, tak. Czy jest ktoś przeciw, chciał zabrać głos przeciwko wnioskowi? Ja też nie wiem, czy tego przejdziemy się na pani. Dobrze, w takim razie poddaję pod głosowanie. Nikt nie jest przeciw, nikt nie chce zabrać głosu przeciw. Tak? Szanowni Państwo, taka jest procedura. Badam wniosek formalny, jest głos za, głos przeciw. To, nie wiem skąd to zdziwienie, bo po prostu tak jest. Tak mówi regulamin. A przecież my mówimy, że radnych nie jest pierwszą kadencję, nie wiem skąd. W związku z tym poddaję pod głosowanie wniosek o przerwę zgłoszony przez Panią Radną. Jest. Ile minut właśnie? 5 minut. 5 minut, tak?
Dobrze, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku, proszę o podniesienie. To na dziesięć. Ktoś przeciw? Raz. Kto się wstrzyma? Pięć. Wniosek został przyjęty. Ogłaszam, jedziemy do domu.